Witajcie moi najdrożsi, jeszcze raz. Witajcie moi kochani na moim kanale Kurde, nie umiem zacząć. Najgorzej jest zacząć. Ktoś musi zacząć, ponieważ to jest mój program osobisty, zacznę ja. Witajcie moi najdrożsi na moim kanale, a nuż się uda, u wujka Czarka, który jest gdzie? W Kuźni Kulturalnej, najbardziej kulturalnym miejscu na Wilanowie. Gościnnym, suto zostawionym stołem. Wita was wujek Czarek. Zaczynamy coś, czego się bardzo boję. Słońce świeci, rodzą się dzieci. Czyli jest dobrze. Jest dobrze, jak mówi mój mecenas, ale nie beznadziejnie, bo dziś zmierzę się z tym materiałem. Zaczynamy. Start! Ten materiał to są, to z czego się naprawdę bardzo boję, to są wasze pytania do mnie i ja na te pytania chcę odpowiedzieć. Wreszcie muszę się z tym materiałem zmierzyć. Jedziemy. W imię Ojca i Syna wojna się zaczyna. Pierwsze pytanie. Wujku Czarku, czy dostał pan kiedyś jakąś propozycję filmową, z której nie był pan zadowolony? Którą rolę grało się najgorzej, najciężej i kiedy możemy doczekać się kolejnego filmu z pańskim udziałem? Pozdrawiam. Trzy pytania w jednym pytaniu. Zacznę od początku. Czy dostałem propozycję filmową, z której nie byłem zadowolony? Non-stop takie dostaję. Dlatego no jakoś tak nie gram. Może to jest ta przyczyna, dlaczego nie gram. Ale też były takie filmy, o których... Może nie filmy. Udział w paru filmach, w paru przedsięwzięciach, których nie powinienem był wziąć. Które wziąłem, no bo trzeba było, no bo z tego żyję, no, zarabiam, jakoś wiążę koniec z końcem. Ale rzeczywiście, najciężej, najtrudniej grało mi się zawsze u Koterskiego, bo u Koterskiego się gra z temperaturą 37,7. Jak człowiek kończy grać u Koterskiego, powinien iść do sanatorium, przynajmniej na miesiąc. Nigdy tego nie zrobiłem. Stąd moje kłopoty z organizmem. To tyle na to pytanie. A ja mam dwa pytania. Tomasz pyta mnie. Czy była jakaś propozycja roli, którą odrzuciłeś i czy grałeś kiedyś w niepolskiej produkcji niegranej u nas? To raczej druga część mnie interesuje. Otóż tak. Grałem w filmach niemieckojęzycznych, ponieważ ja po niemiecku mówiłem. Mówię coraz gorzej, bo nie trenuję, ale jednak grałem. Grałem w takim serialu austriackim Tatort. No i grałem takiego gościa, którego pierwowzorem był, nie uwierzycie, nasz słynny pan Rutkowski, prywatny detektyw. To było bardzo dawno temu, ze 20 lat temu i bohater, którego grałem, to był taki Polak, uzbrojony w kilka giwer, wariat, no w każdym razie grałem polskiego Jamesa Bonda, którego pierwowzorem był pan Rutkowski. Fajne, nie? A potem zagrałem w filmach niemieckich. Główną rolę zagrałem w filmie, który się nazywał Engelchen, czyli Aniołek. Do zobaczenia pewnie na YouTubie jest Aniołek. Pan pan wie, nie trudno zgadnąć. Dużo szczęścia i dziękuję. Do widzenia. Auf Wiedersehen. Do widzenia. A jeszcze zagrałem potem w niemieckim filmie w 2005 roku, który nazywał się... W 2005 czy 2000? Nie pamiętam. Nazywał się Zutaten für Träume, czyli Składniki Marzeń. I nie uwierzycie, ale w tym filmie grałem coś, czego nigdy nie grałem w żadnym polskim filmie. Grałem biseksa. Miałem i chłopaka, i dziewczynę. To było dziwne przedsięwzięcie, ale film wielokrotnie nagradzany na różnych festiwalach. Zutaten für Träume. Nie dość, że byłem półgejem, to jeszcze niemieckim. Grałem też w jakimś amerykańskim serialu, epizod. Duży epizod, bo głównego bohatera woziłem takim MP,
jeepem, bo to się podczas wojny II światowej dzieje. Razem z Leszkiem Dyblikiem woziliśmy głównego bohatera i moja rola na tym polegała, że w każdym odcinku wiozłem go gdzie indziej. To tyle. Aha, jeszcze miałem taką skomplikowaną scenę, że pijany sikałem do zegara, takiego dużego. No to tyle pamiętam z amerykańskiego kina z moim udziałem. Potem już było coraz lepiej. Jakieś hobby wujka poza aktorstwem i show biznesem, przy czym się wujek odpręża i jak najchętniej odpoczywa. Miałem odpowiedź i zapomniałem. No ja się chyba najbardziej odpoczywam jak śpię. I moim największym hobby jest czytanie książek. I przyznam się wam szczerze, że jestem posiadaczem największej ilości nieprzeczytanych książek w życiu. Ale mam nadzieję to kiedyś nadrobić. Jak dzieci dorosną. A, to jest fajne pytanie. Harcymon zadał pytanie. Ej, wujek Czarek, dlaczego ty jesteś taki fajny? Bardzo cię lubię już ponad 20 lat. Czyli nie najmłodszy człowiek. Dlaczego jestem taki fajny? Bardzo ciekawe pytanie. Otóż ja mogę się pochwalić, że mam najpiękniejsze kompleksy na świecie. Uważam, że całe aktorstwo, jeżeli ktoś chce być aktorem, to powinien oprzeć na kompleksach. Pan Gustaw Holoubek, największy polski aktor, oparł swoją całą karierę na jednym kompleksie, na tym, że mówił troszeczkę niewyraźnie i on z tego zrobił walor. Więc jak ktoś ma fajne kompleksy, to warto na nich grać. To są podobno największe pieniądze. Ciekawe, jakie kompleksy ma Brad Pitt. Jak jest najładniejszy. Dramat. Jak wygląda podkładanie głosu do bajek? Czy podczas nagrywania siedzicie sami i czytacie swoje kwestie, czy może siedzicie razem i nagrywany jest dialog? No właśnie, to jest straszne, bo nagrywa się oddzielnie. Kiedyś nagrywało się razem. Dlatego, że nie było takich możliwości technicznych i kilku aktorów musiało stać przy jednym mikrofonie i nagrywać swoje kwestie. I to było fajne. Dlatego, że to było twórcze. Myśmy się znali, poznawali. A w tej chwili na przykład ja robię dubbing z panem Piotrem Franceskim i co? Jako widzę dopiero na premierze. Dzień dobry panie Piotrze, dzień dobry panie Cezary i tyle. Się widzimy. Szkoda. Potem gram z Katarzyną Figurą, się dowiaduję, że gram, ale się dowiaduję dopiero potem, na napisach. Słabe to jest. Nudne i bardzo pracochłonne. Ale tak to wygląda. To jest Amber S. Jaką radę dałbyś osobie, która chce iść do Akademii Teatralnej, lecz nie ma wsparcia od nikogo? Czy warto? Najlepiej nie mieć wsparcia od nikogo. Dlatego, że jeżeli chcesz zostać aktorem, musisz znaleźć coś w sobie. Oczywiście można mieć swoich idoli, kogoś, na kim można się wzorować, ale przede wszystkim trzeba szukać w sobie. W szkole teatralnej nie szukają już gotowych zawodowców. Szukają materiału na zawodowca. Jeżeli pokażesz siebie z właściwej strony, czyli takim, jakim jesteś, to jesteś ciekawy. I trzeba pracować nad tym, żeby być ciekawym. Czyli pracować nad swoją osobowością. Zbierać doświadczenia, umieć siebie obserwować, obserwować świat. I to jest fantastyczne. I wtedy w szkole teatralnej wychodzi osoba na scenę i ona jest ciekawa i nie wiemy dlaczego, bo ona niesie ze sobą jakiś ładunek, jakiś bagaż, jakąś energię. Najważniejsza jest w aktorstwie energia. I to, co powiedział Adam Hanuszkiewicz, którego uwielbiałem i jego zdanie zawsze ceniłem, artysta musi mieć wdzięk. Jak artysta jest pozbawiony wdzięku, to bez tego wdzięku nie spodoba się kobietom. A jak artysta nie podoba się kobietom, to też kobiety nie pozwolą, żeby się podobał mężczyznom, bo to kobiety decydują, na co się chodzi do kina. Zwróćcie na to uwagę, czy nie mam racji. O, to jest ciekawe pytanie. Panie Czarku, Patryk Gospodarowicz. Panie Czarku, a czemu obrączka na palcu lewej dłoni? Generalnie w Polsce rzeczywiście obrączki nosi się na dłoni prawej. Ale to jest taki, ja to nazywałem taki komunistyczna taka pozostałość. Tylko w Polsce, w Związku Radzieckim, w krajach demokracji ludowej, demokracja ludowa, dobre, nie? Nosiło się obrączki na prawej dłoni, a generalnie cały świat nosi obrączki na lewej. Na prawej noszą wdowcy. Na świecie.
U nas jest odwrotnie. Postanowiłem być Europejczykiem i mam obrączkę na lewej, ale zauważcie, że ona była mierzona na prawą, bo tu jest OK, o, a lewy paluszek mam szczuplejszy, bo ja jestem praworęczny. Tu jest silniejsza ta ręka, przynajmniej jak ściskam, ale jak uderzam, to lewa. I pomyślałem sobie, że uhonoruję moją żonę tym, że będę nosił obrączkę na lewej dłoni, tej od serca, bo ją bardzo kocham. Znaczy żony, nie obrączkę. Ciekawe pytanie. No to tak, kłamliwy Tony. Może odpisywałbyś na fejsie? Hehe. No może bym odpisywał, tylko że ja nie mam czasu. Odpisywanie jest czasochłonne. Ja bardzo wszystkich przepraszam, że nie jest to... że nie jest to nagminne z mojej strony. Ja wiem, że teraz słyszycie jakieś tak? Przeszkadzają dźwięki z kuchni, ale my jesteśmy w restauracji, kuźnia kulturalna, więc jak usłyszycie jakieś garnki czy coś, to znaczy, że im wyszło. No i się cieszą, że nie przypalili. Więc będę odpisywał w miarę możliwości. Nie chcę angażować kogokolwiek z zewnątrz, który by udawał, że odpisuje za mnie i że to robi Czarek, a to nie robi Czarek. Nie chcę was oszukiwać, więc jak nie odpisuję, znaczy, że ja nie odpisuję, a nie ktoś inny, okej? Będę się starał z wami być w ściślejszym kontakcie, ale mam bardzo dużo pracy i na razie to zaniedbałem. Sorry, poprawię się. Aleksandra mnie pyta. Cezary Pazura, czy miałeś 10 dziewczyn? Olu, nie wiem, co znaczy to pytanie, co znaczy miałeś 10 dziewczyn, ale powiem ci szczerze, może nie ja miałem 10 dziewczyn, ale one mnie na pewno miały. I to było w przedszkolu. Potem już było tylko lepiej. Ilość przeszła w jakość. Odkąd jesteś znany, to jak często nachodzili cię paparazzi, dziennikarze czy też fani? Czy sąsiadom przeszkadzały te nachodzenia i się ciebie o to czepiali? To z, wiem, o co chodzi. To z, Łukasz mnie zapytał. Rzeczywiście osoba znana, kiedyś byłem bardzo znany, pewnie tego niektórzy nie pamiętacie, ale w latach 90. rzeczywiście nazwano mnie tak ikoną popkultury, tak jak Marylę Rodowicz, Daniela Olbryskiego. Znalazłem się w takiej ścisłej czołówce aktorów mega rozpoznawalnych i wtedy weszły komórki do użycia. I powiem wam, że to było strasznie upiorne, dlatego że jestem w Austrii, a roaming kosztuje, na przykład na nartach, a telefon dzwoni co chwila. Ty, Pazura, ja wierzę, to Pazura. Bo ktoś komuś dał mój telefon. Mogłeś trzymać telefon w totalnej tajemnicy, ale wystarczy, że raz zamówiłeś taksówkę, musiałeś podać swój numer telefonu, no i poszło, brać. Wszyscy wszystkim rozdawali telefon Pazury. Zmieniałem bardzo często numer, a teraz od wielu lat mam ten sam. I już praktycznie nikt mnie nie nęka. A co się tyczy paparazzich, tak zwanych, chociaż jak to kiedyś określił mój cudowny, wspaniały przyjaciel, kolega aktor, paparazzi to oni sobie mogą być w Ameryce. U nas to są bandyci z aparatami. Nie będę tego komentował. Tak czy inaczej, człowiek jest dla nich łakomym kąskiem wtedy, kiedy jest, tworzy wokół siebie pewien rodzaj sensacji, jest jakąś nowością to, co robi. Ja byłem takim kąskiem w momencie, kiedy poznałem moją żonę Edytę 10 lat temu. No i to, że było, że stary facet, młoda dziewczyna, ha, ha, hi, hi, i co to będzie, to nic nie będzie. Prześladowali nas. Jeszcze potem, jak żona była w ciąży, też mieliśmy z tym duży problem. Zajeżdżali jej drogę. To bardzo niebezpieczne kontakty są. Przez takie kontakty, już jest to udowodnione, zginęła księżna Diana. Oślepiony przez flesz kierowca po prostu zabił ludzi i siebie. No, to tak to wygląda. Ale czy sąsiadom przeszkadzało to, że ja jestem znany? No, były takie historie, ja to nazywam kwi pro quo. Otóż powiem wam w tajemnicy, że któregoś razu moja sąsiadka z mojej ulicy przyszła do mnie roztrzęsiona i mi: panie Cezary, afera jest. Nie się pan spodziewa, że będzie prokurator, że będzie policja u pana. Tak nie może być. Jezu, mówię, a co się stało, proszę pani? Ona mówi: proszę pana, jak to, co się stało, to pan nie wie? Ja mówię: no, no nie wiem, no, no, o co chodzi.
Niektórzy ludzie na naszej ulicy są posiadaczami kotów. Mówię, no i te koty, proszę pana, wracają ranne do domu. Z ranami, proszę nas, z krwią, ledwo żywe. A tylko pan na naszej ulicy ma broni. To my wiemy. Ja pierdykam, jak się mówię, no ale jak? Więc wyobraża sobie pani, że to chodzą koty, a ja do nich strzelam z pistoletu, no jakiś absurd totalny. Słuchajcie, ja byłem roztrzęsiony, mówię, no kurczę, ludziom przyszło do głowy nagle, że pazura, ponieważ ma broń, no to musi jej używać, tak? No i strzela do ich kotków. Jakaś paranoja. Paranoja się wyjaśniła po jakimś szybkim czasie. Spotykam znowu panią sąsiadkę, mówię, no jak, no prokuratora nie było, ani policji. No nie, pani Czarku, już się wyjaśniło. Kuna polowała w okolicy i te kotki raniła, one z nią walczyły. Głupota to może złe słowo, ale pomysłowość ludzi naprawdę nie ma granic. Paranoja. Lukas się pyta, Cezary Pazura, skąd wziąłeś pomysł na gang cygana w weekendzie? Genialne sceny, hehe. No, też tak myślę. Otóż, kiedy my rozmawiałem ze scenarzystą filmu Weekend, z Leszkiem Kaźmierczakiem, mówię, skąd pomysł właśnie, że tam jest gang cygana? No bo on mówi, panie Cezary, to jest pastisz tych wszystkich filmów akcji w stylu Guy Ritchie i zauważcie, że w filmach zachodnich zawsze jak jest jakiś gang, najczęściej są to kolorowi, nie? I u nas nie ma raczej takich gangów kolorowych. No, a żeby byli się odróżniali od nas, no to wzięliśmy gang Romów. No to oczywiście, no, cyganów. Tam mamy swoją stronę na internecie, nie? www.cygan.pl. Tak się przedstawiają. No i stąd pomysł, żeby to byli goście w pewnym sensie w naszym społeczeństwie i dlatego jest gang cyganów. Pokaże pan swoje mieszkanie. Jestem ciekaw pana mądrości życiowej. Ma pan jakieś ulubione, którymi stara się pan kierować w życiu? No to też są znowu dwa pytania w jednym pytaniu. Czy pokażę mieszkanie? Nie. Nie. Jak gdybym pokazał mieszkanie, to byłby tak jakiś, ja wiem, zaproszenie dla osób nieproszonych, żeby wiedzieli, jakie jest mieszkanie i czy warto przyjść, czy warto wpaść może bez ostrzeżenia, no nie. Tak czy inaczej, nie. Poza tym mamy zasady z moją żoną Edytą, którą złamałem był dla was. Zasada była taka, że ekip telewizyjnych do domu nie wpuszczamy, bo dom to jest nasz azyl, nasza świątynia, jest tylko dla nas. Musimy mieć w życiu coś takiego, co jest tylko dla nas, prawda? No i dlatego teraz spotykamy się w kuźni, bo nie w domu. Ale do domu jeszcze kiedyś wrócimy. Albo sobie wybuduję swój domek, taki malutki, tylko na dwie kamerki, żebym się zmieścił i był tylko dla was. Aha, bo to jest druga część. Mądrości życiowe, czy ja mam. Słuchajcie, ja miałem łacinę w szkole. I ja uwielbiałem łacińskie przysłowia. W ogóle przysłowia są mądrością narodów. No bo są. I mam takie ulubione przysłowia, na przykład. Quid quid discis, tibi discis. Bardzo mądre, prawda? A przetłumaczyć, bo nie wiecie, tłumaczę. Quid quid discis, tibi discis. Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie. Piękne, co? No bo to tak jest. To nie tak, że o, będę się uczył geografii, bo pani kazała. Nie, no uczysz się dla siebie, bo musisz wiedzieć jedno czy drugie. A jak nie chcesz wiedzieć, to się nie ucz. Tylko naucz się czegoś innego. Ale musisz się uczyć, musisz się kształcić. To jest obowiązek każdego z nas, bo nie nadążymy za tym światem. Jakaś mądrość. Kolejne przysłowie łacińskie. Per aspera ad astra. Czyli przez trudy do gwiazd. I co tak jest? Nawet osoby, z którymi się spotykacie i zadajecie im takie pytania, zawsze mówią, że no ciężko pracują na to, żeby być tym, kim są. I rzeczywiście, patrzcie, łacina, już setki, tysiące lat temu ludzie wiedzieli, że musisz się nacharować, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć. Per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. No i moja naczelna zasada życiowa, taka, która łączy we mnie to, że trzeba być człowiekiem i łączy to, że trzeba kochać ludzi
i kochać się, widzieć się wzajemnie. Nie może być artysta, zwłaszcza artysta komediowy, tak jak ja zostałem zaszufladkowany, który nie będzie kochał ludzi. Bo nie możesz ich rozśmieszyć, dać im zabawy, jeżeli ich nie lubisz. Ja nie uważam sobie artysty, który nie lubi swojego widza. Ja was wszystkich kocham. Niektórych inaczej, ale jednak kocham. Jest powiedzenie lekarskie, które mi pasuje do mojego cywilnego życia. Czyli primum non nocere. Przede wszystkim nie szkodzić. Jak robisz cokolwiek, jakieś przedsięwzięcie, to przede wszystkim nie możesz zrobić komuś krzywdy ty. Dlatego ja w swoich kabaretowych wystąpieniach nigdy nie jadę po nazwisku. Bo nie chcę ludzi krzywdzić, bo mogę się mylić w ocenie jakiejś postaci, prawda? Nie używam wulgaryzmów, dlatego że kogoś może to razić. Nie chcę słyszeć. Dlaczego ja mam powiedzieć coś na K, skoro mogę powiedzieć coś na H? Nie? No, tak czy inaczej, to są te moje mądrości życiowe. No przede wszystkim, no słuchajcie, no jestem zwykłym, prostym, normalnym, żarliwym, bezwzględnym katolikiem i uważam, że ludzie się powinny kochać. Miłość jest najważniejsza. Nie bzykanie, tylko miłość. To zupełnie dwie różne rzeczy. Energie są trzy najważniejsze, które są najsilniejsze. Pierwsza to jest miłość, druga to jest seks i ludzie to bardzo często mylą ze sobą i dopiero trzecia, nie uwierzycie, jest energia jądrowa. Naukowcy to obliczyli. Zobaczcie, jaką mamy przewagę nad żołnierzami. Wujku Czarku, co byś cofnął w swoim życiu? Zaskoczę was. Czas. Chciałbym być młody. Chcecie, i powiem wam, że im jestem starszy, im jest więcej rozmów, dywagacji na temat, że o, ta aktorka sobie zrobiła lifting, a ta sobie zrobiła coś tam, a ten sobie naciągnął skórę czy coś. Powiem wam, że jak kiedyś mówię, kurczę, to jest rzeczywiście afera, to w tej chwili sobie mówię, ja wiem, co to znaczy, że ja chcę zachować jakąś tam, nie że młodość, energię witalną. Energia witalna z roku na roku każdego z nas maleje. Witalna, czyli życiowa. Ja staram się ją podtrzymać, nie że sztucznie, ale podtrzymać tym właśnie ruchem, sportem, zadowoleniem z życia, uśmiechem, śmianiem się, bo śmiech jest tą energią, która nas odróżnia od zwierząt. Jesteśmy jedynymi zwierzętami, które się świadomie śmieją, wyobrażacie sobie, czyli sklecają sobie w swoim mózgu coś, czego nie ma. Umiemy abstrakcyjnie myśleć, bo mamy co? Szare komórki. Dlatego cofnąć czas? Kurczę, zaczynam rozumieć Fausta Goethego. Faust sprzedał duszę diabłu, żeby być młodym. No, i ja zaczynam się mówić, kurczę, co by było, gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, kosztuje to tyle i tyle, jutro będziesz miał 20 lat. I każdego faceta, każdą kobietę w życiu, im starsi, tym bardziej, nęci coś takiego, że mieć ten mózg, te doświadczenia przeżyte tu, a mieć 20 lat. Dopiero ja bym wtedy zrobił. Cofnąłbym czas. Nie dam rady wszystkiego przelecić dzisiaj, więc umawiamy się, że to jest pierwsza część, a za tydzień druga część odpowiedzi na wasze pytania. Myślę, że w jakiś sposób was to zainteresowało. Wpadajcie na kanał. Dawajcie, jak to mówi Blołek, mój kolega, dawajcie łapki w górę. Lajkujcie. Czekam i wpadajcie do mnie, znaczy do kuźni kulturalnej. Na razie. Do zobaczenia za tydzień.